18 maja miał miejsce wyjątkowy koncert. Koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Zapraszam Was na krótką relację z tego koncertu. Każdy znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zasad, które należy podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Sam, tych korzeniszy raz sam, abyście mieli ufność, nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie tracili tej wolności ducha, do której on wysłał człowieka. Zagrałem ze zespołem Gaudeamus już wiele koncertów, ale ten koncert to było coś wyjątkowego. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Nie można przecież żyć tylko na próbę, jak i nie można na próbę umierać. Nie można też na próbę kochać, czy akceptować jakiegoś człowieka tylko na próbę i na jakiś określony czas. Musicie od siebie wymagać. Nawet gdyby inni od was nie wymagali. No, duch Ojca Świętego na pewno był wtedy z nami. Każdy znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zasad, które należy podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Mało kto wiedział, że fortepian jest moim głównym instrumentem. 13 maja 1981 roku jedna ręka trzymała pistolet, a inna prowadziła kulę. Odczułem swoją ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała się mocniejsza od śmiercionośnej kuli. Święty Jan Paweł II. Maria. Tobie zawierzam sprawy życia.
zmagają się z trudnościami życia. Mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy. Starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Thank you.
raz dziękuję wszystkim za to, że mogłem brać udział w takim przedsięwzięciu i do zobaczenia na następnych koncertach.